Są tacy, którzy próbują obrażać tych, którzy walczyli wtedy o naszą wolność przed rokiem 89. Są tacy, którzy mówią, że Solidarność to była jakaś wielka mistyfikacja. Nieprawda, niemożliwe byłoby, żeby zaaranżować tylu milionowy ruch. Prawda jest jednak taka, że ci, którzy zagospodarowali dobrze przemiany Okrągłego Stołu, czy wręcz je zorganizowali, mieli dużo lepsze pole do popisu, mieli lepsze pozycje startowe. Zachowali gro władzy na wszelakich płaszczyznach, czy to jeśli chodzi o służby, jeśli chodzi o wszystkie te nitki funkcjonowania państwa, gdzie są duże pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest jednak taka, że to naród polski zezwalany już w ustroju demokratycznym, na to by działo się to, co się dzieje, czyli można napluć na polską historię, to jest zawsze w ramach wzbogacania pluralizmu debaty i w ramach wolnego słowa. Nie wolno mówić prawdy, która jest przykre dla innych nacji, narodowości czy państw. To byłby egoizm narodowy i to byłoby nie w porządku. Już pomijając to, że to przecież na oczach Polaków, to przecież nie są tajne decyzje, zlikwidowano wszelakie kombatanckie przywileje. Przepraszam, prawie wszystkie. Ta lista to bodajże 17 podpunktów. Odebrano AK-owcom wojskowe emerytury, pozostawiając je stalinowskim zbrodniarzom. To niestety rzecz bardzo niepokojąca, jeśli uznajemy generała Nila za bohatera i czytamy o tym, że w III Rzeczpospolitej jego oprawcy otrzymywali emerytury dla szczególnie zasłużonych. I nie jest to wcale wyjątkiem, bo taki los praktycznie spotkał bohaterów właśnie tak, jak mówimy, a oprawcy z reguły nie musieli w jakimś dużym stopniu się martwić o siebie. Jeśli chodzi o propagandę, dalej możemy w różnych gazetach, w telewizji, w internecie przeczytać zdania, można powiedzieć, skalkowane ze stalinowskiej propagandy. Ostatnio mi ktoś podawał przykład konkursu w szkole, gdzie o majorze Szendzielarzu młodzież w liceum pisała na bazie lektur wydawanych w latach 40. i 50. To niesamowite, że w wolnej Polsce na bazie stalinowskiej propagandy edukuje się młodzież, jeszcze robi się konkursy, nagradza się tych, którzy skorzystają z tego typu lektur. Brakuje właściwie do takiego kompletu tego, żebyśmy na jakichś dziełach nazistowskich też formowali edukację historyczną młodzieży. Niewygodna prawda. Moja misja na tej płycie zadać farmazonom kłam, zbliżyć was do kwestii, które samemu już znam, opowiedzieć wam o rzeczach, które potrzebują zmian, dalej po tej samej stronie, ale czy nie jestem sam? Czy rozumiesz przekaz, który ta płyta niesie? Wpadek z filmy teraz solo w najnowszym projekcie. Miej chęć poznania świata, który cię otacza, za kulisowej intryg jak system nas otacza. Poznaj tych, co się nie bali, tych, co się poświęcali, za honor i ojczyznę życie oddawali, tych, co przetrwali, niezmienni pozostali, tych, co przeżyli i tych, co skonali. Prawda, pamięć i sprawiedliwość, bez siebie nawzajem te wartości muszą zginąć. Dla autora tychże stwierdzeń ważna była polska sprawa, on także powiedział, tylko prawda jest ciekawa. A kiedy ci na górze słyszą niewygodne słowa, zaraz ich autora próbują zaszufladkować. Ja nie jestem nazistą, bolszewikiem czy trockistą, żadnym innym komunistą, faszystą czy anarchistą. Jestem młodym Polakiem, który wierzy w wartości, nie pluje na kościół, choć za często w nim nie gości. A przekaz na tej płycie to prawda niewygodna dla tych szmaciarzy, co wygrali są od środka. Zadaj filmy człowieku, czy wyrażam się tu jasno, walczę o wartości, nie o korzyść własną. Nawet nie będę próbował zarobić na tej płycie, dlatego w sklepach pewnie jej nie zobaczycie. Jeśli nie jesteś dumny ze swego pochodzenia, posłuchaj teraz głosu z podziemia. Jak chcesz, by to pochodzenie było to dumnym powodem, poznaj dzieje historii, co szargały tym narodem. We'll be right back.
jednej skrywanej bliźnie. Po sześciu w nieszczęściu, o honorze i ojczyźnie. Ta płyta będzie do bólu szczera, będzie o zdrajcach i prawdziwych bohaterach, o niewygodnej prawdzie i o jej poszukiwaniu. Coś dla małolatów i o przerwie w jaraniu. Będę o tym mówił, choć nie jestem święty, o tym co robi policja i polityczne mety, o czasach, których niszczyli dokumenty, o ludziach za uczciwość ze stanowisk usunięty. Będzie o Polakach i o życia drogach krętych, pomnikach, których nie ma i o żołnierzach wyklętych, o czasach, których niszczyli dokumenty, o ludziach za uczciwość ze stanowisk usunięty. Będzie o Polakach i o życia drogach krętych, pomnikach, których nie ma i o żołnierzach wyklętych. Ale firmy, człowieku, czy wyrażam się tu jasno? Walczę o wartości, nie o korzyść własną. Ta płyta to nie będzie pusta, muzyka mocna. To co na niej znajdziesz, to prawda niewygodna. Tadek z firmy, człowieku, czy wyrażam się tu jasno? Walczę o wartości, nie o korzyść własną. Ta płyta to nie będzie pusta, muzyka mocna. To co na niej znajdziesz, to prawda niewygodna. Są tacy, którzy uważają, że powinno się tylko pamiętać zwycięstwa, że porażek nie powinniśmy przemycać czy w żaden sposób przekazywać w ramach edukacji historycznej. Prawda jest jednak taka, że jeśli chodzi o ubiegłe stulecia, te ostatnie licząc od wieku XX, później wstecz, no, nie są usłane tutaj jakimś pasmem zwycięstw. Tych przegranych niestety było bardzo wiele, chociaż też zdążyliśmy na chwilę, co uratowało chyba polski naród, odzyskać niepodległość. Jednak w tych wszystkich najtragiczniejszych chwilach, w tej II wojnie światowej, w trakcie której byliśmy tym pierwszym napadniętym przez Hitlera krajem, choć broniliśmy się najdłużej swoją drogą, w tej wojnie, w której walczyliśmy za wolność waszą i naszą po to, żeby później być i tak zdradzonym, wypchniętym pod buty Stalina, w tej wielkiej przegranej narodu polskiego, w tej wielkiej ilości ofiar, bo przecież jak porównujemy spis powszechny ludności w Polsce z roku 1938 i 1946, okazuje się, że brakuje kilkanaście milionów ludzi, nie licząc przyrostu naturalnego, jaki miał miejsce w tym czasie. Także procentowo straciliśmy najwięcej ze wszystkich krajów objętych teatrem II wojny światowej. Ale w tym wszystkim jest też wielki pierwiastek bohaterstwa, bo żaden kraj na świecie nie stworzył polskiego państwa podziemnego. Żaden kraj na świecie nie wyróżnił się takim bohaterstwem, takim stosunkiem chwały do hańby. Wyciągając te perełki z wieku XX czy z wcześniejszych lat, też patrzymy na tych najmłodszych. Najmłodsze Orlątko Lwowskie to 9-latek. A przecież normą było to, że harcerze bronili Grodna, normą było to, że dzieciaki walczyły w Powstaniu Warszawskim i tak dalej, i tak dalej. Takim pokoleniem, które się wyróżnia na tle tamtego czasu, najbardziej charakterystycznym byli ci ludzie, którzy urodzili się w wolnej Polsce, nie wyobrażali sobie życia zniewolonej, mimo młodego wieku łapali za broń. Autor wiersza Elegia o chłopcu polskim w ostatnich słowach przewiduje własną przyszłość. Zginął przecież w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Elegia o chłopcu polskim. Syneczku, odmów to jak model dyszło. Haftowali ci syneczku smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi bożą. Wyszywali wisielcami przez płynące morze. Wymucili cię syneczku, sieliwe na pamięć. Się ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili pokrót twój. Przemierzyłeś po masku najsłynniejszy.
wiesz jak się jeży, w dźwięku minut zło, zanim padłeś jeszcze ziemię. Przeżegnałeś ręką, czy to była kula synku, czy to serce pękło. Haftowali ci syneczku smutne oczy rudą krwią. Malowali kreją grazy w żółte ścieki bożu. Wyszywali wisielcami przed płynące morze. Nie uczyli cię syneczku ziemi twej na panie. Jeśli ścieżki powycinał żelaznym łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili pokrótku. Przemierzyłeś po łasku, zmienili przez ludzki trup. I wyszedłeś jasny synku z szarną bronią w noc. I poczułeś jak się jeży dźwięku jeszcze ziemię, przeżegnałeś ręką, czy to była kula synku, czy to serce pękło. A teraz test publiczności. Jedno słowo tylko dopowiadajcie. Jedno słowo, ale głośno. Cześć i chwała. Cześć i chwała. Informuję Państwa, że zdaliście egzamin. Nie chciało im się krzyczeć i uciekli chyba. Nie przywykli do krzyczenia. Jeśli wymieniamy polskich bohaterów, to musielibyśmy się tak naprawdę spotkać na jakimś zjeździe, żeby omówić tych wszystkich wspaniałych ludzi. Te pokolenia, które wychowywały się jeszcze, gdy Polski na pach nie było, lub te, które wychowywały się w okresie II Rzeczypospolitej, przywiązywały się do niepodległości. Te pokolenia złożyły straszną ofiarę, jednak pośród nich bardzo często, gdy sięgamy po literaturę odnośnie polskiej historii, okazuje się, że to tak naprawdę cała gama bohaterów, którzy mogliby zastąpić wszystkich Jamesów, Bondów i innych. Jak mówimy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, któremu poświęcony jest bezpośrednio ten koncert, to przecież można stwierdzić śmiało, że gdyby Amerykanie mieli takiego Pileckiego, prawdopodobnie każdy Polak by go znał. Wchodzilibyśmy do kina na kolejne wersje hollywoodzkich produkcji dotyczących Pileckiego. Hollywood niestety w latach 40. i chwilkę później zajmował się zupełnie czymś innym. Był taki filmoznawca, który przeanalizował wszystkie filmy z tamtego czasu. Okazuje się, że nie było tam nigdy żadnego pozytywnego polskiego bohatera. Polak to zawsze musiała być jakaś kanalia, oszust, jakiś negatywny charakter w każdym razie. Jeśli chodzi o samego Pileckiego, to na pewno każdy wie, że był ochotnikiem do Auschwitz. Nie każdy wie, że był ochotnikiem również wojny polsko-bolszewickiej, tej wojny, która uchroniła resztę zachodniej Europy przed zagładą z rąk sowieckich. Był też działaczem okresu międzywojennego. Był odznaczany za działalność prospołeczną Srebrnym Krzyżem Zasługi. I oprócz tego, że przysposabiał obronnie młodych chłopaków, uczył jeździć konno, strzelać i tak dalej, to prowadził też taką działalność biznesowo-społeczną. Coś, co moim zdaniem jest jednym z lekarstw, jakie może uleczyć sytuację w Polsce, czyli łączenie się ludzi po to, żeby polskie ręce mogły zarobić więcej dla polskiej rodziny, a nie żeby to zagraniczne konsorcjum, ogólnoświatowe konsorcjum handlowe spijało większość marży, że tak powiem, polski rolnik sprzedawał tanio, a później żeby handel był całkowicie w rękach obcych. Ja na przykład różnie jest w różnych regionach Polski, ale jak wychodzę z domu, to praktycznie oprócz jednej małej piekarenki i jednego małego monopolowego sklepu, co nie daje mi dużo usług, bo akurat nie piję alkoholu, to przechodzę koło niemieckiej Żabki, jednego, drugiego Carrefoura, koło Lidla, Kauflanda, aż dochodzę do brytyjskiego bodajże Tesco. Nie mam możliwości praktycznie kupić w żadnym polskim sklepie niczego po drodze. Pilecki właśnie taką działalnością się trudnił. Zakładał spółdzielnie po to, żeby polskie ręce więcej zarobiły dla polskiej rodziny. Pochylając się jednak nad nim jeszcze przez chwilkę, to nie każdy analizuje to, jakim był człowiekiem, że nie zawarł żadnego świadectwa nienawiści ani w raportach z Auschwitz, ani w liście do Różańskiego, że ten człowiek nawet będąc w Oświęcimiu wychował swoje dzieci. To nie było tak, że on sobie życzył, żeby każdy tylko o nim myślał, troszczył się o niego, bo on jest w tym najgorszym piekle na ziemi. Nie, jego dzieci mogły czuć poprzez listy oczywiście, przecież nie mógł wpaść do nich na herbatę, ale poprzez listy czuł jego opiekę.
Ten człowiek jednocześnie jest znowu przykładem dla nas na dzisiaj, pomijając tę działalność prospołeczną w okresie międzywojennym, to później po wojnie on powiedział takie słowa, że ktoś musi trwać tutaj bez względu na konsekwencje. Myślę, że jeśli dzisiaj byłoby więcej takich ludzi, którzy nie zważając na karierę, na pensję, na miły fotelik z sekretarką, ile było takich opozycjonistów w sensie politycznym, nie mówię o działaczach, ale chociażby patrząc na samorząd w Krakowie, jakieś wielkie opozycyjne roszczenia, za chwilkę stanowisko w jakiejś spółce miejskiej, sekretarka, dobra pensja, samochód służbowy. Jakoś te opozycyjne ciągoty troszeczkę się tępiły w takich sytuacjach. Także myślę, że takich ludzi by nam było trzeba. Niestety Hitler ze Stalinem, a później polscy komuniści bardzo efektywnie pozbyli się, pozostawili nas jako takie bezchołowie. Także tak naprawdę to my jako naród wymagamy jakiejś rekonwalescencji, odrodzenia, żebyśmy mogli sobie dać radę. A do tego wszystkiego możemy użyć polskiej historii, bo ona jest paliwem, który może nas napędzić w tej kwestii. Teraz o bohaterze wszechczasów, jednym z sześciu najdzielniejszych ludzi ruchu oporu okupowanej Europy. Człowieku, który zrobił coś, czego nie zrobił nikt inny na świecie.